Kontrakty terminowe, jak to przystało na instrumenty pochodne, mają odzwierciedlać jak najwierniej zachowanie swojego instrumentu bazowego. Natomiast nie zawsze tak się dzieje. A oprócz tego giełdy wprowadziły dodatkowe mechanizmy zabezpieczające w postaci ograniczeń, wahań, notowań. Jak to działa na warszawskiej giełdzie? Zapraszam do materiału. Zaczynamy kolejny odcinek naszego kursu z dźwignią na GPW, który jest oczywiście poświęcony kontraktom terminowym Futures i którego partnerem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. To jest odcinek 32, w którym zajmę się tematem, myślę, że nurtującym niejednego tradera, który korzysta z kontraktów terminowych. To jest taki temat, który nabrał zresztą zupełnie nowego wymiaru po tym, co wydarzyło się w kwietniu zeszłego roku na majowym kontrakcie na ropę WTI, który był notowany na nowojorskiej giełdzie NYMEX. A wtedy to właśnie doszło do słynnego chwilowego zejścia ceny poniżej zera i to tak można by powiedzieć, że poniżej zera całkiem sporo, bo w pewnym momencie nawet ten spadek był e, większy niż minus 35 e, dolarów za baryłkę e, ropy. Chodzi oczywiście tutaj o kwestię tego, na ile cena kontraktu terminowego w ogóle może w cudzysłowie odkleić się od notowań instrumentu bazowego i jakie są maksymalne możliwe wahania cenowe kontraktów terminowych futures. Natomiast zanim przejdę do tego bardzo ciekawego tematu, przypomnę tylko, że kontrakty terminowe, którym jest poświęcony właśnie ten kurs, to leworowane instrumenty pochodne. No a one same w sobie cechują się bardzo wysokim ryzykiem inwestycyjnym i to zarówno ze względu na to, że posiadają dźwignię finansową, jak i ze względu na to, że mają możliwość zajęcia długiej albo krótkiej pozycji. Futuresy mogą doprowadzić nas nie tylko do utraty kapitału, ale też do strat, które będą w ogóle przewyższać wartość naszego depozytu, więc też z pewnością to nie jest instrument odpowiedni dla każdego uczestnika rynku, to warto wiedzieć. Zacznę od tego, Dlaczego w ogóle tak jest, że cena futuresa może różnić się od ceny instrumentu bazowego? I dla kogoś, kto regularnie ogląda ten kurs, to nie będzie niczym nowym. Natomiast przypomnę, że notowanie kontraktu terminowego tak naprawdę dosyć rzadko zachowują się i są wycenione idealnie jak ich instrument bazowy, czyli na przykład indeks giełdowy albo akcje jakiejś konkretnej spółki. No, a to wszystko mimo tego, że przecież zadaniem Takim najbardziej czołowym zadaniem kontraktu terminowego jest właśnie to, co powiedziałem na samym początku, czyli jak najwierniejsze śledzenie instrumentu bazowego. No i dlaczego tak się dzieje? Contract Futures, a tak naprawdę jego konkretna seria ze ściśle określoną datą wygaśnięcia, datą ostatecznego rozliczenia, to tak naprawdę jest niezależny instrument, który jest notowany na publicznym rynku, który ma swój własny arkusz zleceń, no i oczywiście na podstawie tego arkusza zleceń ustalana jest cena. Notowanie kontraktu są oczywiście ustalane na podstawie ceny ostatniej zrealizowanej transakcji. Tak działa order book. Więc mamy dwie siły rynkowe: mamy kupujących i mamy sprzedających. No i to właśnie tak naprawdę ich aktywność będzie determinowała cenę kontraktu futures. I pewnym punktem odniesienia oczywiście będzie zachowanie instrumentu bazowego. Natomiast to samo w sobie nie znaczy, że kontrakt terminowy zawsze będzie idealnie odzwierciedlał y, zmienność y, swojego wspomnianego właśnie instrumentu bazowego. I na to, jak mocno notowania futuresa są przylepione do instrumentu bazowego, będzie też oczywiście wpływać płynność obrotu, bo kontrakty, na których aktywność inwestorów i spekulantów i tym samym też głębokość rynku te kontrakty, na których głębokość rynku, płynność są największe, najczęściej będą się cechować po prostu najwierniejszym śledzeniem ceny instrumentu bazowego, będą bardziej przyklejone do tej ceny niż inne. Natomiast niemal zawsze na futuresach jesteśmy w stanie zaobserwować występowanie bazy, bazy, czyli jak wiesz z jednego z poprzednich odcinków różnicy pomiędzy ceną futuresa a ceną instrumentu bazowego. Mm, natomiast yy... Poprzednim odcinku naszej serii, jak już wiesz, różnica pomiędzy ceną instrumentu bazowego a ceną kontraktu terminowego sama w sobie ta różnica w żadnym wypadku nie jest okazją dla, do arbitrażu. Baza nie oznacza, że możemy wykonać arbitraż. Do znacznego rozjazdu cenowego pomiędzy kursem futuresa a pomiędzy kursem jego instrumentu bazowego, tak naprawdę dochodzi najczęściej. No, w momencie nagłej zmiany warunków rynkowych, w momencie kiedy rośnie zmienność, kiedy brakuje płynności, płynności, która jest po prostu skumulowana w ofertach na przykład po jednej stronie rynku, wtedy, kiedy wszyscy sprzedają w trakcie rynkowej paniki, no za bardzo po, tak naprawdę nie ma komu mm, kupować, przynajmniej po tych wyższych poziomach cenowych, dlatego cena tak szybko spada ze względu na to, że mamy nierównowagę rynkową w arkuszu zleceń. I w odcinku 29. pokazywałem dosyć ciekawy i też można powiedzieć, że niecodzienny przykład rozjazdu cenowego pomiędzy ceną futuresa a instrumentu bazowego. To był oczywiście przypadek Mercator Medical i jego kontraktu terminowego FMRC. Mówimy tutaj konkretnie o ujemnej bazie kontraktu wrześniowego FMRC, bo ona w pewnych momentach, w lipcu na przykład, wynosiła nawet ponad. 40 zł w stosunku do ceny akcji na rynku kasowym, a to głównie było spowodowane tak naprawdę trwającym skupem akcji własnych, który został zakończony na ostatniej sesji lipca. I jak widać na wykresie, no później doszło też do znacznej redukcji bazy, tutaj szczególnie to widać, początek, początek sierpnia, i po prostu cena dostosowała się do ceny na rynku terminowym. Natomiast na giełdzie papierów wartościowych nie ma takich regulacji, które by określały jak mocno cena instrumentu pochodnego może odbiegać od ceny instrumentu bazowego, więc tak naprawdę te ceny mogą kompletnie się rozstrzelić i nie jest to w żaden sposób regulowane. I tak naprawdę nic w tym złego, ponieważ kontrakt futures jest tak naprawdę niezależnym instrumentem. Natomiast inaczej jest w przypadku samych ruchów e, cenowych, no bo na giełdzie papierów wartościowych i zresztą na wszystkich. Nazwijmy to rozwiniętych rynkach kapitałowych świata, gdzie notowane są między innymi instrumenty pochodne, występują tak zwane ograniczenia wachani notowań. One są zabezpieczeniem przed pewnymi anomaliami rynkowymi, no i oczywiście przed zbyt dużą zmiennością. Szczególnie jeżeli mamy lewarowany instrument, a mowa tutaj między innymi o kontraktach terminowych, no to duża zmienność może wyrządzić naprawdę sporą krzywdę uczestnikom rynku, bo wiadomo, że lewar nam tę zmienność zwiększa. Dlatego też ograniczenia wahań kursowych w trakcie sesji obowiązują mm, też instrumenty pochodne, które są notowane na warszawskiej giełdzie, czyli między innymi kontrakty terminowe i opcje. I tutaj wyróżniamy dwa takie podstawowe, znaczy dwa podstawowe, no dwa jedyne typy widełek cenowych, widełki dynamiczne i widełki statyczne. Mm, widełki dynamiczne to mm, jest taki swego rodzaju... Ruchomy korytarz, w jakim mogą się wahać ceny instrumentu. Widełki dynamiczne będą nam ograniczać takie nagłe, skokowe zmiany cen podczas sesji. I widełki dynamiczne mogą zostać, yy, mogą zostać przekroczone nawet więcej niż raz w ciągu yy, sesji. Może przekroczone one nigdy nie mogą zostać, ale może dojść do tak zwanego równoważenia. Widełki statyczne to jest natomiast przedział stały. Takich dopuszczalnych zmian ceny instrumentów w trakcie pojedynczej sesji giełdowej. No i jeżeli widełki statyczne zostaną przekroczone, no to też tutaj mamy równoważenie. Dla kontraktów terminowych na indeksy, widełki statyczne giełdowe będą wynosić 10% zmiany ceny od kursu rozliczeniowego z sesji poprzedniej. Natomiast dla kontraktów terminowych, których instrumentem bazowym są akcje, tutaj widełki statyczne będzie to. 15%, ale w przypadku futuresów walutowych, widełki statyczne będą wynosić 6% od kursu odniesienia. Natomiast jeżeli chodzi o widełki dynamiczne, to oprócz samej maksymalnej wartości zmiany ceny, mamy też taki dodatkowy parametr, który jest nazywany współczynnikiem rozszerzenia widełek. I kontrakty terminowe na indeksy giełdowe mają widełki dynamiczne na poziomie 25 punktów indeksowych. No i to myślę, że jest dość oczywiste. To znaczy, że cena futuresa nie może się zmienić jednorazowo więcej niż właśnie o te 25 punktów, natomiast współczynnik rozszerzenia widełek wynosi 2. A to znaczy, że łącznie widełki dynamiczne wynoszą po 2 razy 25, czyli 50 punktów. Co to znaczy? No, to znaczy to tyle mniej więcej, że po przekroczeniu widełek dynamicznych po raz pierwszy dochodzi do tak zwanego równoważenia. I po zakończeniu tego równoważenia w trakcie pojedynczej sesji, może dojść jeszcze do jednego osiągnięcia progu widełek dynamicznych, kolejne 25 punktów. Po drugim przekroczeniu widełek, po ich aktywowaniu, tak naprawdę nie przekroczeniu, na tej samej sesji, no, po prostu dochodzi do zawieszenia notowań instrumentu w danym dniu, już do końca trwania danej sesji. W przypadku kontraktów terminowych na akcje, widełki dynamiczne wynoszą 3,5%. Natomiast współczynnik rozszerzenia to także będzie 2. A jeśli chodzi o futuresy walutowe, to widełki dynamiczne wynoszą 4 złote, jeśli chodzi o zakres zmiany ceny. Natomiast współczynnik rozszerzenia też jest dwukrotny. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeżeli był to ciebie przydatny i interesujący, to daj łapkę w górę i oczywiście subskrybuj kanał FXMag, o ile jeszcze tego nie robisz. Przypominam, że w sprzedaży jest... A w zasadzie nie przypominam, tylko po raz pierwszy o tym mówię. 27 wydanie świeżutkie naszego drukowanego magazynu dla inwestorów. Oczywiście najkorzystniej jest w rocznej prenumeracie, gdzie dostajesz na podany przez siebie adres. Cztery kolejne wydania naszego drukowanego magazynu, który jest oczywiście kwartalnikiem. A z kodem rabatowym wiedza, na każdy przedmiot w naszym sklepie na fxmac.pl 20% zniżki. No i. Przypominam jeszcze o jednej rzeczy. Ruszyliśmy sprzed sprzedażą naszego kursu psychologii inwestowania. Jedyny tego rodzaju kurs kompletny, ponad 20 godzinny na polskim rynku po polsku i stworzony przez praktyków i ekspertów rynku, którzy psychologią się zajmują. Zachęcam Cię do rzucenia okiem. Link będzie w opisie tego wideo i w komentarzu. My natomiast widzimy się w kolejnym odcinku z dźwignią na GPW. Do zobaczenia.